Cześć Kasiulutki, witam w najnowszym odcinku na kanale 50 na pół. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o high school. Po ostatnim filmiku było dużo pytań, więc chciałam mieć okazję odpowiedzieć na nie. Jestem z moją kuzynką Asią. You can say hi. Cześć. I z Natalią, która była ze mną w ostatnim filmiku. Natalia jest moją sąsiadką. Poodpowiadamy dzisiaj na wasze pytania. Zaczynamy! Moja droga, ja cię kocham. Chodziłam do tej samej szkoły co Natalia. W naszej szkole było około 800 do 1000 uczniów. Kiedy ja byłam tam, chyba było około 1000, kiedy ty byłaś, było około 800, tak? A Asia chodziła do innej szkoły, gdzie było około 2000 uczniów, tak? No tak. Więc całkiem inny klimat. Właśnie chciałam zaprosić Asię, żebyśmy mieli dwie różne perspektywy odpowiadając na wasze pytania. Kamil Lider pyta, czy Gabriela i Troy powinni być razem? Jakie macie opinie? Ja nie oglądałam tych filmów. Ja oglądałam? Nie, nie podobało mi się. Ja byłam starsza od was wtedy już, więc... Znaczy zawsze byłam starsza od was. Ja myślę, że w tym pytaniu też inne pytania wchodzą, bo w moim szkole tak było, że inne grupy to nie były zbytnio tak na te laski i te chłopcy, które grają w sportach, tylko więcej ludzie razem byli i nie tak... Podzieleni? No. Okej, okay, ale myślę, że możecie po prostu odpowiedzieć tak żartobliwie. Nie musicie być bardzo poważni przy tym pytaniu. Oh, we don't. Kasia, masz jakąś opinię? They're meant to be together? Yes. Okej, okay. Kasia, moja druga kuzynka jest poza kamerą i mówi, że powinni być razem. Na zawsze. Na zawsze. Karol Roger Falewicz pyta, bullies, czy są tak powszechni, jak to pokazują filmy? Czy masz jakieś nieprzyjemne doświadczenia związane z nimi? Są dzieciaki, co nie mówią fajne rzeczy i inne ludzie nie biorą to tak dobrze, a ja nigdy nie miałam nic takiego. Czasami ludzie powiedzą coś niemiłego, śmiesznie i to tak trochę boli, ale... Nic się bardzo nie mówi. Ja myślę, że dla nas więcej rzeczy jest na internecie. To jak coś jest, to jest, że ja słyszałam to od tego osoby albo coś. To nie jest bardzo w szkole, tylko że na internecie. Ale wszystko. Większość, jak jest coś niemiłego, to przez internet to słyszycie. No. Jak ja byłam w high school, to bullies bardziej działali w szkole niż przez internet. Ale i tak mi się zdaje, że to jest bardzo... Zależy od osoby. Ja nie miałam żadnych takich okropnych styczności z bullies, znaczy istnieli i czasami próbowali przeszkodzić. Są na pewno osoby, którzy dużo gorzej wspominają high school i mieli dużo gorsze doświadczenia z bullies, ale to jest bardzo mały procent, to nie jest takie okropne, jak pokazują filmy. To tak naprawdę jak się ma znajomych i w szkole to stają za tobą i różne grupy mogą się nie lubić, ale zazwyczaj jak się ma znajomych, to za bardzo nie przeszkadza. Bullies mają tyle siły, ile im dajesz, więc jeśli nie reagujesz za bardzo, to nie działa. No. Osobiście nie pamiętam złego doświadczenia, ale pamiętam takie doświadczenie, które doświadczyłam innej osobie. Tacy bardziej sportowcy siedzieli razem przy lunchu i była taka grupa polskich dziewcząt, bo u nas w szkole był podział na polskie osoby, bo się trzymali razem i rozmawiali po polsku. I jeden z tych chłopców coś powiedział nieprzyjemnego do tej dziewczyny i wszyscy zwrócili uwagę na to. I ona wzięła jogurt, taki, chyba mówiłam ci to, nie? Taki wielki polski jogurt i rzuciła w niego i wszyscy jej kibicowali, bo to było super. Klaudyna Maciąg. Ciekawi mnie, czy w stołówkach rzeczywiście ludzie dzielą się na grupy w stylu sportowcy razem, ładne laski razem, emo razem itd. Amerykańskie filmy powielają ten schemat, ale trudno mi w niego uwierzyć. Grupy pochodzą z podstawówki, że wszyscy jak są przyjaciele w podstawówce, to liceum też tak jest i tak parę ludzi, co są nowe, dołączają do grupy. Bo to trzeba wyjaśnić, że
w Stanach chodzi się do high school na podstawie twojego regionu, nie na podstawie egzaminów. Na naszej dzielnicy są 3 podstawówki i te 3 podstawówki chodzą do tego samego high school, więc jak się ma znajomych z podstawówki, to się zostaje zazwyczaj znajomymi z nimi. W moim czasie podział na stołówce bardzo zależał od tego, z kim byłaś na lekcjach. Jedna klasa idzie razem na lunch, na tą stołówkę, więc siedzisz z tymi osobami. Więc ja byłam w takich klasach dla kujonów i siedziałam często z kujonami, ponieważ chodziliśmy na te same lekcje i chodziliśmy na stołówkę razem. I to się zmienia od semestru do semestru, jeśli się lekcje zmieniają, czy cokolwiek się zmienia. Więc to nie jest takie ścisłe, jak przedstawiają filmy. Po prostu się zmienia na podstawie swoich lekcji. Też mieliśmy w moim szkole 3 inne czasy na jedzenie, to czasami nie miałaś twoich koleżanek w tym klasie, to musiałaś z kimś innym siedzieć albo coś. Dokładnie. Ja raz miałam z koleżanką, że nie mieliśmy nikogo, to szliśmy do nauczycielki, co też miała przerwę i oglądaliśmy tam filmy. Cezary Głąbikowski. Może to nie pytanie typowo o high school, ale bardzo mnie to ciekawi. Cezary Głąbikowski. Może to nie pytanie typowe o high school, ale bardzo mnie to ciekawi. Jak wspominasz swoich nauczycieli z high school? Miałeś jakichś, których bardzo lubiałaś, albo wręcz przeciwnie? Ja miałam jeden z WF, który mi bardzo podobał się. Mi też. Naprawdę? Tak. Osio. Tak? A ja go tak średnio lubiłam. Jak jesteś w WF, to jest łatwiej być śmiesznym, albo... A, że są w fajnej pozycji, no. Pozycji być fajni, bo mają najłatwiejszy temat, tak? Ja bardzo lubiłam Mr. Dougherty i Mr. Ledarczyk. Ledarczyk? Ledarczyk. With the W? Yeah. Oh, yeah. But we said Ledarczyk. You guys, how did you guys say it? Ledarczyk. Ledarczyk? W sumie jego nazwisko jest Włodarczyk, ale jest amerykanizowane i mówimy Ledarczyk albo Ledarczyk? Ledarczyk. But he has an L. But W first. On był bardzo fajny, ja go bardzo lubiłam. On był taki bardzo śmiesznie uczył tam historię i bardzo łatwo się ją przytrwiało. Ale też z chemii miałam bardzo fajnego nauczyciela. Bardzo się lubiliśmy i on, ja pilnowałam jego psy jak wyjeżdżał. Myślę, że nikt chyba o tym nie wiedział w szkole. Paul Kacprzak. Paul Kacprzak. Czy w high school są zebrania z rodzicami? I jak to wygląda, jeśli są? Są zebrania z rodzicami i są w pierwszym kwartalu i trzecim kwartalu, tak? Tak. I chyba. Takie prawdziwe, te oceny dostaje się na pod końcu pierwszego semestra i po końcu drugiego semestra, więc te spotkania z rodzicami, ich cel było, żeby porozmawiać z rodzicami, jeśli uczeń się niedobrze uczy, żeby mógł poprawić oceny przed ostateczną oceną po końcu semestrze. Ale też była taka opcja, że możesz iść jak chcesz, to czasami rodzice tak długo poszli, żeby porozmawiać, ale to nie było wymagane. Dokładnie. Dostawało się tą kartówkę, chyba się tak nazywa, kartkę z ocenami, przez pocztę i tam było napisane, jeśli nauczyciel chce się z tobą spotkać, czy i też jeśli to nie jest wymagane. Więc jeśli nie jest wymagane, to rodzice nie muszą pójść, mogą jeśli chcą, jeśli jest wymagane, to jest wymagane. I to znaczy, że się uczeń niedobrze uczy. Czy ma jakieś problemy wychowania? Daria Kuzyk. Czy Amerykanie uczą się jakichś języków obcych? Jeśli tak, to jakich najczęściej? Czy uważają, że angielski im wystarczy? Uczymy się obcych języków. U nas w szkole był hiszpański i włoski. U mnie było hiszpański, francuski i chiński. Wow, chiński mieliście. Którego się uczyłaś? Francuski. Do you speak French? Un peu. A ty którego się uczyłaś? Hiszpańskiego. Hiszpańskiego. No, hiszpański to jest bardzo popularny, bo dużo dzieci tutaj są, które rozmawiają po hiszpańsku. To jest prawda, dużo osób, którzy umieją hiszpański z domu, biorą hiszpański w high school i jest to... Nie chodzi. To prawda, bo wielu umie rozmawiać, ale nie umie pisać i czytać, więc naprawdę niektórzy się mają
trudy z tym. Myślę, że podejście do uczenia się języków w Stanach jest bardzo złe. Nie bierzemy to poważnie. No nie. W ogóle. Wszyscy musieli się uczyć jakiś język w high school i myślę, że nikt nie pamięta, praktycznie nikt nie pamięta nic z tego, bo mamy takie podejście po prostu, że nie jest to ważne i ja trochę żałuję, że nie podeszłam do języków bardziej poważnie. Szkoda czasu, szkoda zmarnowane lekcje i czas. Adam Wolnik. Przez to, że licea w USA... Oh, fuck me. Adam Wolnik. Przez to, że licea w USA są tak duże i raczej nie dostaje się do nich po wynikach naukowych, jak u nas, a regionalnych, to jak wygląda taka społeczność? U nas dobra szkoła średnia... Okej. Chodzi tu o to, że w szkole w Polsce, jeśli się jest dobrym uczniem, to się chodzi do lepszej szkoły, a tutaj jest bardziej taka mieszanka społeczna. Ciężko nam odpowiedzieć, bo nigdy nie chodziliśmy do polskiej szkoły, gdzie jest ten podział, więc nie mamy coś do porównania, ale moim zdaniem to jest fajne, bo masz większą styczność z większym rodzajem osób. Myślę, że to jest fajne. Ja wiem, że też my mamy AP classes, to znaczy Advanced Placement, że jak jesteś, uczysz się lepiej, to jesteś wyższej. Jest normalny poziom, wtedy jest honors, wtedy AP. No tak. To są, yeah. Dokładnie, że nasze szkoły, skoro jest to bardziej takie ogólne i każdy może pójść do danej szkoły, to mamy podział na różne klasy. I myślę, że to jest fajne, bo można być na przykład słabym z historii, ale dobrym z języka angielskiego i dobrym z matematyki i można wziąć lepsze lekcje z tych tematów, na przykład ten to matematyczne, które powiedziałam, że jest lepsze? Muszę zacząć od nowa. Jeśli się jest słabym z historii, można wziąć niższy poziom historii. Jeśli się jest dobrym w języku angielskim, można wziąć wyższy poziom języka angielskiego, więc dla rozwoju osobistego to jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o społeczność, to chodzisz do szkoły z bardzo inteligentnymi osobami i też ludzie, którzy nie chcą uczyć się. Nie odczuwa się to jakoś negatywnie. Dominika Dziubak. Czy w amerykańskiej szkole uczy się o Polsce? Na przykład w kontekście II wojny światowej. Czy uczy się o Europie? Jak dużo? Siedzimy przed oknem i światło się nam bardzo zmienia cały czas. Tylko w kontekście. Tylko o II wojnie światowej naprawdę. Mamy world history, ale to więcej dawno temu, nie tak nowsze. Tak jak byłam w polskiej szkole, to było więcej rzeczy, które ja nie wiedziałam, bo oni tego nie uczą w amerykańskiej szkole, bo nie ma czasu na tego. To prawda. Uczy się o Europie i Polsce podczas segmentu o II wojnie światowej, a World History, czyli światowa historia, uczy się bardziej o Chinach 2000 lat temu i taką historię. Można brać takie wyższe lekcje, które są jakby European History, gdzie więcej uczy się o tym kraju, ale ja nie brałam, to ja nie wiem zbyt. I to już są takie lekcje bardziej jak na studiach. Głębiej się wchodzi w takie specyficzne tematy. Jakub Lelek, czy są zjazdy absolwentów szkół i czy są one tak popularne jak w Polsce? Czy wiecie, co to są zjazdy absolwentów? Yeah, reunions. Są. I są mało popularne. Ja miałam w ostatnim roku i z naszej całej klasy, gdzie było chyba 180 uczniów, przyszło 25 lub 30. Ale z tego powodu, że było nas tak mało, bardzo dobrze się bawiliśmy razem. Nie musieliśmy mieć takich icebreakers. Po prostu stwierdziliśmy, że skoro jest nas tak mało, to bardzo chcieliśmy się widzieć nawzajem i był bardzo fajny klimat z tego powodu, więc nie żałuję. Karolina Bednarz. Czy w USA jest jakiś odpowiednik matury i jak to przebiega? Tak. W USA są dwa standardyzowane egzaminy. Nazywają się ACT i SAT. I w zależności od których studiów chcesz pójść, bierze się jeden lub drugi lub obydwa egzaminy. Bo niektóre studia akceptują jeden, niektóre studia akceptują drugie, niektóre studia akceptują obydwa egzaminy. Jeśli chcesz pójść na przykład do Harvardu i do University of Illinois, to mogą akceptować dwa różne egzaminy i musisz obydwa wziąć, żeby złożyć aplikację z tymi różnymi
egzaminami. Kiedy ja chodziłam na studia, to składałam aplikacje głównie do szkół w moim regionie, gdzie wszystkie szkoły akceptowały ACT, ale też chciałam złożyć aplikację do szkoły w Kalifornii, gdzie akceptowali egzamin SAT. Więc zapisałam się na egzamin SAT, żebym mogła złożyć tam aplikację do tamtej innej szkoły w Kalifornii, więc tak to wygląda. Jeśli nie chciałabym składać tam aplikacji, to nie musiałabym brać tego egzaminu. Jeśli za pierwszym razem masz zły wynik z tych egzaminów, to masz opcję je brać ponownie. I to jest bardzo fajnie, bo można mieć zły dzień, czy być bardzo zestresowanym i wynik źle wyjdzie. Ty w tym przypadku masz opcję ponownie brania egzaminu, mając nadzieję, że się poprawi wynik. A też nie ma się jak na to uczyć za bardzo, bo to jest ogólne. Z całego, co się uczyłaś. To prawda, tematy są tak bardzo... Duże. Tak, są tematy tak bardzo ogólne, że nie wiadomo, o czym naprawdę ten egzamin będzie. Ewelina Piątkowska pyta, jaki jest system oceniania? Wszystko jest ocenione, jak dobrze zrobiłaś na tym rzecz, to jest na procentach do 100. Oceny się dostaje literami, czyli najlepszy jest A i to jest, jak się zdobije 90 do 100%. Dobrze jest być powyżej D. W niektórych szkołach jest od 92 do 100, tak? Procent tak. Może być zmieniony. I te litery się przemieniają na punkty. A jest 4 punkty, B jest 3, C jest 2 i D jest 1 i F jest 0. I wtedy się dolicza wszystkie oceny, to punkty. I tak 3, 4, 2, 1 i wtedy się robi średni ocen. Tak. I to jest grade point average. Jak się ten na studia, jak się składa aplikację, to patrzą bardzo na to, jaki masz poziom. 4.0 jest najwyższy. I jak masz like AP classes, to te wyższe klasy, to A jest 5 punktów, bo jest wyższa klasa i cięższa. Spróbujemy wam przykładowo to pokazać. Więc jeśli się dostało takie oceny AAA, BC, to dostały się po tyle punktów od oceny i w sumie się ma 17 punktów przez 5. O kurczę. 3.4. Tak? Tak. Więc miało się za ten semestr średnią oceny 3.4 i tak się dodaje te punkty z semestru na semestr i to się nazywa grade point average, które nazywamy GPA. I jeśli się bierze lekcje w typu honors lub AP, to są te wyższe lekcje, to można dostać więcej punktów od oceny. W AP A ma 5 punktów, tak? I B ma 4 i tak samo się dodaje na tej samej podstawie, więc to jest grade point average i to jest średnia oceny w high school. Mariusz Heinsenko, czy American Pie to prawda? Widzieliście ten film? Nie. Do jakiegoś stopnia, tak. Dominik Chałupka, czy są jakieś podziały rasowe, które da się odczuć? Na pewno. Tak? Tak. Na pewno dzieci polskie to razem spędzali czas i hiszpańskie dzieci. O, czyli takie językowe bardziej podziały. No tak. Mhm. Takie. W sumie u nas w szkole też były takie podziały językowe, ale rasowe raczej nie, ponieważ niestety mieliśmy bardzo, bardzo predominantly white school. Bardziej są podziały rasowe na większej skali, że szkoły są tak podzielone rasowo, ale to jest z powodów tego, że jest tyle takich kieszonek, what's national? National? W Chicago jest bardzo dużo takich kieszonek etnicznych. Podziały rasowe bardziej czuć od szkoły do szkoły zamiast w szkole. Więc na przykład my chodziliśmy do szkoły, która była głównie biała, a szkoła na południu Chicago może być głównie czarna, czy hiszpańska, czy... Więc podziały wyglądają bardziej tak. Julia C. Czy naprawdę jest tak dużo różnych klubów po lekcjach i drużyn sportowych? Na pewno jest dużo. Bardzo dużo. Można być w football, w piłce nożnej, w siatkówce, koszykówce.
sporcie, gimnastyce. Ja byłam... Running. No. Cross country, track and field. Ja byłam w kręgli. Tak? Tak jak bowling? No. Wow. My mieliśmy małe liceum, co nie było dużo opcji. Jest też klub Yearbook, który organizuje coroczną książkę i jest to najlepszy sposób na pokazywanie, co mamy w szkole, więc... Jest cross country, czyli bieganie dłuższego dystansu do 5 km. Varsity soccer, czyli piłka nożna, jest volleyball, futbol amerykański, golf, koszykówka, track and field, czyli... Jak to się mówi po polsku? Coś tam lekko atletyczne. Jest bieganie, skakanie, wiecie o co nam chodzi, nie? Rzucanie tym... Baseball i softball. Multimedia, czyli robienie codziennego programu wiadomościowego. Ja to bardzo lubiłam. I to jest w naszej szkole i nasza szkoła jest uznawana jako taka mniejsza szkoła i w Asi szkole było więcej tego wszystkiego. Drama jest fajny. Drama jest teatr. Zawsze chciałam się zapisać na teatr, ale zawsze byli mega dziwni ludzie w teatrze. Ja mam w teatrze tak? Jeden rok. High School Musical. No. Bardzo dziękuję wam za wsłuchanie się w ten filmik. Podziękujcie w komentarzach Asi i Natalii. Jeśli macie dalsze pytania na ten temat, to piszcie je w komentarzach. Zawsze jest opcja robienia więcej filmików, odpowiadania na więcej tematów. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa! Moja droga inaczej wucha means that I love you so. Jest moja droga inaczej wucha.